Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia, Damian Czyżak. Ponownie pojedynek piłkarski, Futbolownia kontra goście. A dzisiejszym moim gościem jest Paweł Trybson-Trybała. Witam Cię, Paweł. Siema, witam Ciebie, witam wszystkich Was. Witam. Paweł, były uczestnik Warsaw Shore, ale też zawodnik MMA. Jako że z piłką może średnio związane, ale o to mi chodzi właśnie, żeby takich gości zapraszać i spróbować się. Ja jestem bardzo kiepski w piłkę, więc stwierdziłem, że znajdę sobie kogoś spoza piłki nożnej. Więc zobaczymy te umiejętności. Od razu zapytam, co u Ciebie dobrego tak na co dzień i jak tam z piłką nożną u Ciebie w ogóle? Kiedy ostatni raz w ogóle miałeś do czynienia z piłką? Powiem Ci tak, kopać to lubię, ale nie piłkę, tylko na przykład głowy, nogi. bardziej w ten deseń. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Kiedyś się pograło. Nie mówię, że kiedyś nie grałem w piłkę. Jak każdy chyba chłopak, dzieciak, zawsze gdzieś w tą piłkę się pograło, gdzieś na boisku z chłopakami, jakieś klasowe mecze, te sprawy. Ale nie ukrywam, nie będę ścieniał, byłem zawsze jednym z tych najsłabszych. Raczej bliżej mi było do grzania ławy niż grania w polu. Ale parę siat się założyło. Jakąś tam rozgrzewkowo zawsze mi to sprawiało przyjemność, żeby pobiegać, pokopać, także super, jasne. Fajne wyzwanie. No dzisiaj raczej zmieniamy formę kopania, także prosiłbym bez fauli, takich ostrych, mocniejszych. Od razu wytłumaczę zasady, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, no to mniej więcej wiecie. To nie są trudne konkurencje, ponieważ nie będę wymagał od swoich gości zbyt wielkich umiejętności piłkarskich, więc zrobimy podstawowe konkurencje. Oczywiście zaczniemy od rzutów karnych. Ja tobie, ty mi. Po 5 rzutów karnych i za każdą strzeloną bramkę jest 5 punktów. Więc sobie to podsumujemy na koniec po tych 5. Później przejdziemy do strzałów zza pola karnego, jako że jest to troszeczkę mniejsza bramka niż dotychczas, 5-metrowa, też te odległości są mniejsze, to zza pola karnego będziemy sobie trafiać w poprzeczkę albo w słupek. Poprzeczka to jest 5 punktów, słupek to są 3 punkty. Ostatnio z Deksem miałem taką zagwozdkę, bo jeszcze jest spojenie, więc jakbyś naprawdę trafił w to spojenie, to zróbmy 10, nie? No i po tych strzałach, słupek, poprzeczka, zrobimy jeszcze rzuty rożne. Rzuty rożne zrobimy tak, że jest 10 punktów za trafienie do bramki, czyli wkręcić trzeba do bramki. I ostatnio to już jest indywidualne, bo tu sprawdzam umiejętności piłkarskie moich gości, już Stifler, Pedro, u mnie byli Dex, więc generalnie sprawdziłem, jak robią żonglerki, kapki, czy jak kto nazywa tę formę. I jeszcze pewnie coś tam dołożyć na sam koniec, ale to już będzie niespodzianka dla widzów, żeby obejrzeli do końca, nie? Okay. Dobra, to przechodzimy do pierwszej konkurencji, nie? Jedziemy. Dobra, zaczynamy rzuty karne. Po 5 rzutów karnych, tak jak wspominałem, Trybson zaczyna, bo jest moim gościem, więc już nie będziemy losować. Daję Ci szansę. Dzięki. I możesz strzelać pierwszy, ja bronię. Dosyć blisko, więc nie za mocno, dobra? Dobra. Nie zabij mnie. Oczywiście przepis jest dosyć istotny, że stopy, dopóki nie strzelisz, muszą być na linii, więc żebyś wiedział, że tak w piłce nożnej jest jak coś, nie? Tak, dobra. No. Dawaj. Uga buga! To był ten, fart nowicjusza. Dobry. Uga buga! Zawsze tak myliłem koleżków na bramce. Aha, czyli zostało coś. I zostało. Nie no, proszę pana. Ula, ula, ula! Nie, no przecież to jest przegięcie, co to było w ogóle, nie? Ale przecież złapałem ją, tak? No po ręce, no. Czyli pół punkta. A, pół punkta. Dobra, czyli masz 4 strzelone. Jak zwykle presja, nie? Dobra, pewnie mi dałeś. Nie, bo ja się zawsze stresuję, wiesz, jak nagrywam. Dobra, zobaczymy, na co go stać na bramce, bo ja troszeczkę zawaliłem sprawę. Zresztą jak w każdym prawie odcinku oczywiście, presja mnie zjada. Stałeś na bramce? Czy stałem kiedyś? Ale nie pytam o piłkarskiej. A, stałem, no. Stałem, ale powiem Ci, że z takiej bramki w klubach to dużo kłopotów wynika i jak jest możliwość, to... Okej. Bo do czasu było fajnie, a później
później dużo jest problemów. Wiesz, uderzysz kogoś, gdzieś coś się tam stanie, no. Niepotrzebne problemy, nie? Tam unikałem na początku, żeby kogoś gdzieś bić, ale nieraz się nie dało i rzeczywiście kogoś tam, no ktoś nie zrozumiał inaczej, jak nie dostał na przykład na przeponę, na schaba. Albo kogoś trzeba było udusić, żeby spłynął i później, wiesz, nie chciał się dobudzić albo coś, no były takie akcje. I... Ja powiem wam tak, podwójne umiejętności bramkarskie. Powiem, poczekaj, powiem tak, kurtki do szatni. Na linii, nie? Tu, tak? Kurwa, jak zwykle bramkarz wydaje się trochę większy niż trzeba. Pierwsza. Jazda. Druga. Ajajajajaj. Jak cztery strzele, to mogę sobie ostatnią na luźno. Gorzej, jak jednej nie strzelę. Tak, jak mnie podpuszczę. Jej. No nie tak łatwo tu się brać. Co ja mam za bramkarza w ogóle, jak on się tak rzuca jeszcze? Trzecia, nie? Trzy strzelone. Ajajaj. Dzięki. Lewą. Pato. Który? Ten? Dobra. O! Dzięki. Co? Remisik? No jest dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Nie no, ja nie wiedziałem, że będzie tak dobrze. Co mogę powiedzieć, Paweł? No powiem ci, wielkie umiejętności bramkarskie, naprawdę. Podziwiam. No nie wiem, nie udało się obronić, także chyba nie za bardzo. No, ostatnio próbowałem troszeczkę cię zaskoczyć, ale w ogóle mi to nie wyszło, więc może lepiej nie próbować jakichś czarów. Ale no, remisik mamy po pierwszej konkurencji. Każdy z nas po 4 bramki, więc wychodzi nam 20 punktów. Więc na razie idziemy łeb w łeb i jest całkiem nieźle. No to zapytam, skąd te twoje umiejętności w ogóle piłkarsko-bramkarskie i w ogóle piłkarskie, bo napocząłem cię troszeczkę właśnie, kiedy ostatni raz grałeś w piłkę, ale jakbyś mógł tak troszeczkę więcej powiedzieć, jak pamiętasz swoje może jakieś pierwsze podwórkowe mecze, albo jak to w ogóle wyglądało? No ja ci powiem tak, po pierwsze dzięki za zachwalenie, ale tam do umiejętności też się dużo raczej brakuje. Bardziej bym powiedział, że jakiś tam fart i może siła gdzieś tam przeniesiona ze sportu walki, ale jeśli chodzi o gdzieś tam karierę taką w piłce nożnej, no to niczego takiego nie było. Gdzieś tam na podwórku się grało z chłopakami, jakieś tam klasowe mecze i zawsze to też raczej byłem z tych z tyłu, gdzieś tam na obronie się grało, gdzieś tam bliżej. Na bramce też się stanęło, jakąś tam bardziej bliżej byłem ławki niż grania w podstawowym składzie, ale sprawiało mi to frajdę gdzieś tam rozgrzewkowo z chłopakami też czasem przed jakimiś sportami walki. Też lubiliśmy gdzieś pokopać, ale to też już było dawno, bo to jeszcze trenowaliśmy u Pawła na Stuli, to tam jakieś meczyki rozgrywaliśmy, to było ponad rok temu, ponad już prawie 2 lata temu. A tak to z piłką, no styczności za bardzo nie miałem teraz, ale gdzieś tam jeszcze grałem kiedyś w siatkówkę, to też było za dzieciaka, w sumie 7 lat, w trzeciej lidze grałem, także też spoko, nawet i grałem na ataku, graliśmy w plażówkę, graliśmy w halową siatkówkę, także no, gdzieś też rzucanie się gdzieś zostało, mimo że lubiałem się zawsze gdzieś tam rzucać na jakiegoś pada do piłki, na piasku tak samo, żeby zdążyć odbić tą piłkę. Zawsze byłem z tych, co lubili się gdzieś tam rzucić, dobiegnąć do piłki, poświęcić. To mi się podobało, pasowało i to sporo, tyle. Sporo sportów w sumie u ciebie było, prawda? Bo ty pamiętasz te momenty, bo rozumiem, że do klubu piłkarskiego jakoś nie szedłeś nigdzie, ale właśnie siatkówka cię jakby pokonała, tam już grałeś, no powiedzmy amatorsko sobie już grałeś, prawda? A kiedy zaczęły się u ciebie sztuki walki? Miałeś taki przełom, w którym... Tak, właśnie wiesz co, to było kiedyś tak wyglądało, że przyszedłem... Na początku zacząłem się interesować siłownią, troszeczkę już gdzieś chciałem lepiej wyglądać, być większym. I trener do mnie mówi, kurde Paweł, skaczesz coraz niżej, jesteś coraz cięższy, odstaw tą siłownię, za dużo tego. No ja nie potrafiłem tego odstawić, no i później zaczęło się grzać ławę, coś ten i tak już ta miłość do siatkówki mi przechodziła. I zacząłem zainteresować się sportami walki. Pierwszy raz poszedłem na jakiś trening boksu, później zacząłem od grapplingu, parteru, brazylijskie jiu-jitsu. No i jakoś tam pierwsze zawody amatorskie, też fajnie, bo pierwszy debiut mój, a zdobyłem złoto z turnieju. Wygrałem 2 walki w swojej kategorii
i przywiozłem złoto, więc wtedy już poczułem, że kurde, fajnie, może warto to robić, może kiedyś gdzieś przejść na zawodowstwo. No i po programie ofert naprawdę dostałem dużo, właśnie żebym gdzieś zawodowo zaczął walczyć. Wybrałem Federację X-Cage, wtedy dali mi najlepszą propozycję, pojechałem do Torunia, zamieszkałem w Toruniu, żeby tam trenować z nimi, chcieli mnie mieć przy sobie. Później ta federacja no, nie uciągnęła, gdzieś tam się rozsypała i wróciłem do Warszawy. W Warszawie zacząłem trenować u jednego z najlepszych trenerów w Polsce, Mirosława Oknińskiego. Do tej pory z nim się trzymam i, no, i rozwijam się w tej dyscyplinie i no, już za żadne skarby wiem, że to jest to, co kocham i nie zamieniłbym się na nic innego. Jasne. Jeszcze tak podpytując, byłeś na jakimś meczu piłkarskim ogólnie? Miałeś okazję z jakiegoś stadionu odwiedzić? Tak, też byłem. Byłem na kilku meczach za dzieciaka, gdzieś tam Zagłębie grało, to pamiętam, też emocje były fajne, działo się ciekawie, ale jakby tak jak mówię, no nie jestem jakimś tam kibicem wielkim piłki nożnej. Nie mam też na to czasu za bardzo, żona też w domu słyszy. Nie no, teraz dźwięk, to ja rozumiem, no wiadomo. To już nie? W ogóle, ale mam teścia na przykład super mega kibica, który no, wprowadza taką atmosferę fajną, tak przeżywa każdy mecz gdzieś tam, że jak jest u nas, czy my u niego, to chętnie z nim obejrzę taki mecz i udziela mi się ta atmosfera, ta jego euforia, dopinguje z nim, krzycze i jest fajnie, także lubię z teściem obejrzeć mecz. Jasne. Słuchaj, to co, przechodzimy do drugiej konkurencji, to były słupki poprzeczki. Zza pola karnego sobie spróbujemy 5 strzałów każdy. Dobra. To jest, myślę, tak uczciwie, każdy sobie po 5 strzałów odda i tyle, ile punktów zdobędziemy, tyle zdobędziemy, nie? Dobra. No to zapraszam. Ty pierwszy, myślę, znowu, jak już tak zaczęliśmy. No to kałabunga! O skurde! Pierwszy strzał, nie? Dałem ci fory, wiesz? Tak jest. Drugi. Bramka jest. Trzeci. Dobre. O skurde! Czwarty. Dobra, honorową trzeba jednąć. Tak, tak, tak. Zapraszam. Ajajaj. To słuchaj, w ramach tego, że jesteś gościem i ciężej szło, to jeszcze jedną ci daję. Dzięki. No! Dzięki. Brawo, 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 to było dobre, dobre. Widziałeś, jak cię zmotywowałem? Dobra, 5 piłeczek. Postaram się tobie pokazać, jak się powinno robić. Dobra. I teraz klops. O, dobra, poczekaj. Jeszcze drugą spróbujemy. No, pięknie. Zaraz się okaże, że dałem mu jedną i przegrał. Spoko, jak coś też dam ci szóstą. Dobra, jeszcze trzy. A, siedzi. Przyjemny dźwięk. Tak, tak. A, blisko. Dobra, ostatnią na lewą. Najwyżej zremisujemy. Mówiłeś, że jest lepsza? O kurde. To ja też bym ci dał. Dobra, no cóż, jedno. No trudno, no nie udało się, jedna jest przynajmniej, więc mamy remisik kolejny raz. Nie chcesz szóstej? Daj, ale to teraz zrobię taką, wiesz. Będzie sprawiedliwie. Bum! A. Nie ma. Powiedz mi, jeszcze trochę zapytam o jakby program Warsaw Shore, bo minęło już sporo czasu. Brałeś w tym udział. Jak teraz to postrzegasz? Co uważasz na ten temat? Wiem, że dzięki temu masz żonę, dzieci i ogólnie twoje życie fajnie się potoczyło, ale właśnie jak patrzysz na ten program, na to wszystko, co wydarzyło się w twoim życiu, jakie masz teraz o tym zdanie? Wiesz co, no, gdyby nie ten program, to nie poznałbym swojej żony. Nie miałbym swoich cudownych córeczek. Znaczy, może bym poznał, ale raczej to jest niemożliwe, bo mieszkaliśmy od siebie bardzo daleko, więc uważam, że byliśmy sobie przeznaczeni, że los tak chciał, że jednak mieszkaliśmy od siebie jakieś 250 km i los połączył nasze drogi w Warszawie, w programie. No i to jest fajne, fajna przygoda. Poznałem wielu przyjaciół, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakt. No mam cudowne córy, życie się potoczyło w takim kierunku, że zająłem się sportem po programie i to mnie cieszy. Cieszy mnie taka zmiana i na pewno niczego bym nie cofał.
wiesz, bo patrzę przez pryzmat tego, oczywiście, wiesz, zrobiłem ze Stiflerem i Pedro odcinek, nie, wiadomo, no. Wiesz, komentarze się zaraz pojawiają, przypuszczam, że pod tym odcinkiem też mogą się pojawić, wiesz, jak to jest, program kontrowersyjny, tak samo jak dzisiaj się mówi o Fame MMA, no znasz chłopaków, więc też wiesz, jak to wygląda, komentuję tam galę. No właśnie, więc też domyślam się, że znasz to z pierwszej ręki, prawda, i wiesz, jak to wszystko jest postrzegane, więc zastanawiam się, ja tak widzę po tobie, że raczej wyciągnąłeś z tego więcej plusów i korzyści, nie? Tak. Teraz no wiesz, jak to przedstawić na tyle, żeby ludzie też zaczęli postrzegać to może trochę inaczej, nie przez pryzmat tylko tych faktycznie patologicznych sytuacji, nie? Bo wiadomo, że też nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby wyglądać, nie? No myślę, że sam oglądasz siebie i nie zawsze jest... A propos, jak gdzieś tam wrócimy i gdzieś tam jakaś powtórka poleci z pierwszego sezonu i z żoną przypadkiem zerkniemy, to mówimy, nie, co to ja tak wyglądałem, albo ja tak powiedziałem, ja się tak wyrażałem, więc no, nie podoba nam się to teraz, w tym momencie, ale no kurczę, no gdyby... Prawa młodości, domyślam się. Prawa młodości, dokładnie, każdy za młodych lat musiał się wyszaleć, a też inaczej, ja czuję też, że my się wyszaleliśmy z żoną na przykład i niczego nam już nie brakuje, tak? A co innego by było, nie wiem, na przykład bardzo wcześnie mieć żonę, gdzie jeszcze się nie wyszalałem, gdzie nie poimprezowałem i później miałbym oszukiwać żonę, gdzieś tam chodzić, nie wiem, po cichu na jakieś imprezy, czy wyrządzić krzywdę, no to bez sensu, tak? A tak no, wybawiliśmy się, wyszalaliśmy, teraz imprezujemy razem, rzadko, bo teraz wiadomo, tych imprez jest mniej, chociaż w tym roku było sporo, bo mieliśmy 3 wesela, tam bliskich znajomych, więc z żoną potrafimy do tej pory się dobrze bawić. No ale rzeczywiście gdzieś tam no, tego alkoholu już jest zawsze mniej, bo sport jest dla mnie najważniejszy, ale poza przygotowaniami, poza walkami oczywiście też potrafię dobrze się odpalić i dobrą imprezę zaliczyć. Stary Tyson jeszcze. Dobra, słuchaj, przejdziemy do trzeciej konkurencji, która będzie w sumie ostatnią naszą wspólną, bo później będzie żonglerka, także trzecia konkurencja to są rzuty rożne i za strzeloną bramkę z rzutu rożnego to jest 10 punktów. Lecimy z rzutami rożnymi. 3 rzuty rożne każdy z nas, więc 3 próby. Jest siła. Zaczynamy, nie? Mały instruktor. O ile po 3? Tak. Mały instruktor był przed pierwszym, więc... Dobra. Ja tu jak coś będę łapał. Dobra. Aj! Mało. Aj, za mocno. O, dawaj, jeszcze jedno. Jeszcze jedna szansa dla mojego gościa. Jak zwykle trafi. Mało. Jest taka szansa, że wreszcie coś wygram, jak trafię wreszcie. Dobra, drodzy Państwo. Zapraszam do zabawy. O Jezus. Trochę mniej siły. Druga. Chyba jednak nie wygram. Dawaj, wejdzie. Dobra, ostatnia. Aj. Żeby było fair, dawaj też jeszcze. Dobra. Ale mam wrażenie, że na mniejszą bramkę, jak jest krócej tutaj, to się gorzej trafia, nie? Aha. Nie, no dobra, bez sensu tutaj. Remisik, ale słuchaj, może zrobimy jakieś rozstrzygnięcie. A, mam jeszcze jedną konkurencję, zrobimy na koniec i już. Dobra. Kapki? No, coś wymyślimy, nie? No trudno, tak się zdarza, na razie mamy remis nadal. Myślę, że zrobimy jeszcze coś na sam koniec, żeby wyjaśnić tą sytuację. Dobra. Ale nie pójdziemy w MMA, nie? Nie, myślę, że tutaj... w parter idzie. Słuchaj, zapytam ciebie jeszcze tak, albo wiesz co, sprawdzę trochę twoją wiedzę piłkarską, zobaczymy, co tam wiesz z takiej wiedzy piłkarskiej. Masz w ogóle jakiś klub, któremu kibicujesz? Coś jest? Znaczy wiesz co, nie specjalnie, ale gdzieś tam jak jakieś meczyki w FIFA grałem, to zawsze grałem Realem Madryt. Okej. No, ale tak... No to może wymień mi jakiś zawodników Realu. O kurde. Kojarzy, nie? Czekaj, no na pewno Ronaldo tam grał. Tak? Grał. No, już nie grał. No, dawno grałem w FIFA. Nie w tą FIFA, to no. Nie w najnowszą FIFA.
Kurde, wiesz co, no nie, ciężko. A ciężko, ci, jak no? Zapytałem teraz, to, bo no. Tak byś pamiętał no. Na pewno, nie? Nie, chyba nie. Nie? No dobra. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką, wiesz, już tak za dużo jak się zbiera. Dobra, to słuchaj, to zrobimy inaczej, to może sprawdzimy jakąś Ligę Polską, znasz jakieś kluby w Lidze Polskiej? No, kto gra dzisiaj w Ekstraklasie? Legia Warszawa, tak? No. Lech Poznań? No. No i kurczę, dalej jest problem. No jeszcze coś dawaj, no jeszcze trzy, albo dwa chociaż. Poczekaj, jak się tam, kurde, nie wiem, ŁKS Łódź, tak? Już spadł. Spadł, no. Kurczę, no to... to tam... Miastami musisz powiedzieć. No, czekaj, a Widzew? Nie, no nie, Widzew jeszcze to daleka droga. Daleka no. Wiatr. Kuźwa, no. A w Toruniu kto gra? Nie. Toruń też jeszcze daleka droga. Kurde, nie wiem, stary. Dobra, to jeszcze spróbuj jakoś ci ułatwić. Ale nie no, znowu polecisz standardem. Piłkarze z reprezentacji Polski wymienisz? No, obecnych, tak? No. Czekaj, no na pewno lewy, Grosicki. Dobra. Czekaj, kto tam jeszcze gra? Jak mówiło ten... Czekaj, ale to mi do głowy przychodzą piłkarze, gdzie ja interesowałem się piłką, że Żewłakow, ale ty, no, a który? Ty, był Paweł i... Nie, Piotr? Nie. Nie. Patryk? Paweł Michał. I Piotr? Michał. To dobrze, ale powiedziałeś o Broszkach. A, Broszka, tak. No, był Michał i Marcin. Michał Marcin, no. No. No nie wiem, kurczę, no to mam czarną dziurę. No dawaj, bramkarz, to stoi na bramce. Właśnie nie, bramkarza nie wiem, wiesz? Jest taką piosenkarką. Kurde, za moich czasów to Majdan stał, wiesz? Majdan, no. No z piosenkarką, dobrze skojarzyłeś. No tak, tak, dobrze, dobrze. No dobra, to ci podpowiem, Szczęsny kojarzysz? O właśnie, Fabiański. Szczęsny, no Fabiański. Jak ci wymienię, to pewnie wszystkich skojarzysz. No nie? Tak, tak, no. Na przykład zna się na modzie, nie? W sensie tak jara się modą, środkowy pomocnik w reprezentacji Polski. Grał w Paryżu. Taki lubi moda, nie? Kurczę, no. Grzegorz ma na imię. Grzegorz. Krychowiak. No. Ale to gra jeszcze tak? No. Nie wiedziałem, widzisz? Krychowiak jak najbardziej, no. Ten, co ma takie, wiesz, cieszynkę taką. Krzysztof się nazywa. Krzysztof. Kurde, czarna dziura w głowie. On dużo strzelał bramek. Jego nazwisko to jeden z dni tygodnia. To czekaj. Krzysztof nie Piątek? No. Dobra. Z pólnymi siłami. Dobrze nam idzie. Czekaj, jakby ci tu jeszcze podpowiedzieć. Dobra, no to jeszcze ułatwię sprawę. No to w ogóle ilu A jeszcze czekaj, bo, chyba ten Mila, tak? No. Mila piłkarz. Ale to już dawno temu. A, kurwa, myślę, teraz, ale słuchaj, teraz też jest blisko, bo ma jeden podobne nazwisko, ma na imię Arek, ale nie Mila, a, tylko... Mila? Nie. To nie ta reprezentacja. Mila to będzie kilometr. Jezu, nie. Arkadiusz Milik. A Milik, no to no, też znam. No. A ten, co jest podobny do Waldusia Skiepskich? No to Sebastian Mila to właśnie. To on się gra, nie? Sebastiana pozdrawiam oczywiście, bo Sebastian fajny gość, naprawdę robiłem z nim wywiad u siebie na kanale. Dobra, to jeszcze ci ułatwię sprawę. To dawaj jakieś piłkarze ze świata, ogólnie. Słuchaj, bardzo dobrze wspominam na przykład ze swoich czasów. I to był chyba mistrz wielki piłki nożnej i gwiazda Zinedine Zidane. No, pamiętam też, miał jedną fajną materację, mu jak z dynki zasadził. to wspominam do dzisiaj. Kto tam jeszcze był? Moim ulubionym piłkarzem był David Beckham. O. Michael Owen był chyba, tak? Jak się nazywał ten taki? Był taki też z Brazylii, taki co był... takiego kurde nogi jak koń. Roberto? Carlos. Dokładnie. O, właśnie. Dobra, mamy czterech. Dawaj, no do 10 dojedziesz? No nie, zobaczcie. No dawaj, do 10. No to może był też był chyba dobrym piłkarzem, tylko on taki troszkę ten... Rooney. O, tak, nie? Dobra. Też pięć, był dobrym piłkarzem. To jeszcze pięć jakbyś dał radę, żeby było super. Był taki Totti, tak? Tak, był Francesco Totti. No.
Sześć. Się mówiło drible jak Totti. Dobrze, dobrze. Kto tam jeszcze był? Dobrym bramkarzem był kiedyś Barthez z Francji. Okay. Też go lubiłem. No nieźle nam idzie. No. Już końcówka. No. Dociśnij, dociśnij. poczekaj. No. Bo jest tak, bo był jeszcze ten, był jeszcze, bo jest Ronaldo i był jeszcze drugi Ronaldo taki. Tak. Luis Nazario de Lima, Ronaldo. No, no to on właśnie. Dobra, mamy 8, jeszcze dwóch. Teraz już z góry. Messi. Nie no, pięknie. Jeszcze jeden, tak? Jeszcze jeden, no. Z takich lepszych, kurczę. Nie miałeś kogoś plakatu na ścianie? Jakiś miałem, ale... Jakbyś jakiegoś polskiego takiego ze starych lat przypomniał. O, to może to jest mój kolega nawet ten, czekaj. Nie, nie, poczekaj, bo chciałeś zostać, kto był kapitanem wcześniej. Ale dobra, to pomijmy to, wróćmy do mojego kumpla, dobra? Był Piotr Szerczewski, to... No nie, no, no to ty ze Świrkiem, no, no to przecież kurczę, no to idealna postać no, co do... No, co do teraz, nie? No dobra, wymęczyłem cię troszeczkę. Ale powiem ci, że tym ostatnim wymęczeniem fajnie wróciły mi wspomnienia takie z dzieciństwa, więc no, no. Ta akurat część była przyjemna, że tak pomyślałem, ale wróciłem do tych miłych chwil. Od razu przyszło mi wiele momentów, gdzie tam grało się w tą piłkę, jakieś mecze oglądało, nawet zbierałem jakieś tam naklejki, monety, naklejki, a, no, no monety takie złote. Jerzy Engel, on był trenerem, a. Pamiętam. No, to ja bardziej z tych czasów i później to już tak... Koniec. Cieszę się, że chociaż jedna część tego naszego nagrania była przyjemna. Wszystko było fajnie. Dobra, słuchaj, zrobimy taką część indywidualną, bo moi goście zawsze chciałbym, żeby pokazali, ile tam żonglerek zrobią, więc generalnie dwie próby oczywiście. No i zobaczymy, naliczymy ci, ile zrobisz, tyle zrobisz. Jakiś tam ranking dobra. Robię na koniec, więc dobra, dobra. Przechodzimy, nie? Dobra. Słuchajcie, żonglereczka, ja będę liczył, ale liczcie razem ze mną, żebym ja się nie pomylił. Gdyby coś było nie tak, no to piszcie w komentarzach. Jeszcze nie zaznaczyłem oczywiście, że robimy do 100 żonglerek, więc jakbyś zrobił już 100, to przerywamy, dobra? Nigdy tyle nie zrobiłem. Słuchaj, zawsze może być ten pierwszy raz, więc zapraszam, dwie próby, lecimy. Na ślizgu. Dobra, mam piłę. 7. Naliczyłem. Uwaga. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, 27, 28, 29! Rekord życiowy! Naprawdę wielkie gratulacje. No. Cóż, bardzo ładnie wyszło, bardzo ładnie. Naprawdę. Fajnie, dziękuję za zaproszenie. To zaraz się pożegnamy spokojnie, ale emocje widzę, wzięły górę, rekord. Tak mówię, kurwa, wyprzedzę Stiflera. I się udało. Nie? Świetnie, naprawdę świetnie. Paweł, wielkie dzięki za udział, naprawdę powiem ci, świetna zabawa i cieszę się, że dałeś radę sobie, bo naprawdę wiem, że nie jest to twój sport, a jednak pokazałeś się z bardzo dobrej strony, także powiem ci szczerze, że wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie zamykamy tego, ponieważ jest remis, więc spróbujemy sobie zrobić coś na koniec, ale to jest niespodzianka, więc oglądajcie do końca. No i co, no nie wiem, jak ci się podobało. No bardzo fajnie, naprawdę dziękuję za zaproszenie, nie spodziewałem się, że aż tak fajnie będzie przy okazji gdzieś tam wrócić wspomnieniami do dzieciństwa, bo no ta piłka towarzyszyła mi w latach dzieciństwa i wymienianie piłkarzy i to wszystko, no naprawdę sprawiłeś mi wielką frajdę dzisiaj tutaj, było bardzo przyjemnie. Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do tego, co powinno się robić, żeby ten kanał troszeczkę zyskał więcej popularności. Dawajcie łapki w górę. Jak wiecie, oczywiście robię głównie wywiady, więc to jest nowy format, który staram się też troszeczkę rozbujać i jest to trochę urozmaicenie, nie traktujcie tego, że znikają zaraz wywiady czy cokolwiek, bo to, co było na tym kanale od początku, zawsze będzie, więc jeżeli ktoś chce oglądać wywiady, to oczywiście do nich zapraszam i odsyłam tych gości, którzy trafiają tutaj na pojedynki piłkarskie, a ci, którzy oglądają wywiady, zapraszam na pojedynki piłkarskie, od pojedynków zapraszam na wywiady. Pomotałem trochę, ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Paweł, gdzie ja mogę zaprosić, jeżeli chodzi o ciebie?
Instagram na pewno? A tak, no to zapraszamy na Instagrama, tam jest wiadomo najlepiej. Paweł Trypson Trybała. Tak, Instagram myślę, że można ciebie śledzić. Tak, fanpage tak samo, Paweł Trypson Trybała. Fanpage na Facebooku? Tak. Okej, okay, no i co, powiedz jak twoja... A, i przy okazji jak mogę to, no, to się zareklamuję, no, bo właśnie, słuchajcie... Słuchajcie, też przy okazji zapraszam was serdecznie 28 listopada na moją walkę w Federacji Fight Exclusive Night. Będą wielkie emocje, będziecie mogli zobaczyć dobre walki. A jeszcze dla was chciałem was zaprosić, w piątek ruszamy z Elizą z nowym projektem Trenuj z Elizą i z Trypsonem. Zapraszamy, zaglądajcie na stronę. Pozdrawiamy. Super, no to mamy wszystko chyba, lecimy jeszcze coś tam sobie pokopać. Dobra. I oglądajcie dalej. Pokopać. Jeszcze dla tych, którzy pozostali, zrobimy dwie akcje sam na sam. Ja dwie i Paweł dwie, więc zobaczymy na co nas stać. Taki już bliższy pojedynek. Kto strzeli, jeden strzeli. Mam nadzieję, że się wreszcie wyjaśni ten pojedynek dzisiaj. Zaczynam. Jedziemy. O, niestety. O kurde. To już miałem ci zrobić, ale nie dał się. Dobre, 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 fajne. Dobra, teraz moja kolej. Gdzie on wyszedł już? Zaczarował. Czarownik. Jedną, no musiałem chociaż wsadzić, nie? O. Miało być inaczej. Dobra. Kończymy, nie? Tak. Thank you. Dziękujemy. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Sponsorem tego odcinka jest Totolotek, a partnerem kanału jest FlashScore. Nie wiem, czy kojarzysz aplikację FlashScore? Jeszcze nie. Tam można na bieżąco dostawać informacje na temat meczów, wielu dyscyplin sportowych, między innymi aha, MMA, czyli jak coś się dzieje, to od razu dostajesz powiadomienie, kto wygrał walkę i tak dalej. I tak samo z meczami, kto strzelił bramkę, w której minucie praktycznie dostajesz te powiadomienia. Totolotek jest sponsorem tego odcinka, więc ufundował też prezent mały dla ciebie. Jak widzisz, ja gram w takiej koszuleczce, więc i dla ciebie mam taką koszuleczkę. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Fajna. Więc będziesz miał na następne mecze piłki nożnej. Dzięki. I od FlashScore'a bluza z kapturem na jakieś treningi, bieganko, dzięki, cokolwiek. I czapeczka na zimę, nie? O, nie rozchorujesz się, dzięki. No. To jeszcze raz. Dziękujemy i pozdrawiam. Dziękujemy bardzo.